Cześć witajcie na moim kanale złotych100 dzisiaj chciałbym wam przybliżyć temat cen banknotów z późnego PRL zauważyłem że na youtube coraz więcej osób się wypowiada na ten temat a że kolekcjonuję banknoty właśnie z tego okresu to wydaje mi się że mogę dołożyć parę słów na pewno wielu z was się zastanawia czy banknoty, które macie gdzieś tam pochowane w szufladach, książkach. Dostaliście je od swoich rodziców lub dziadków. Są coś warte. Czy są to grosze, czy to są tysiące. Ja uważam, że każdy banknot ma swoją wartość. Czy to jest 50 groszy, czy 2000. Wielu moich znajomych przesyłało mi zdjęcia. Banknotów, jakie mają z późnego PRL do wyceny. Jedni byli mile zaskoczeni, niektórzy niestety byli zawiedzeni, myśleli, że będą one kosztowały dużo więcej. Są trzy bardzo ważne rzeczy, na których zależy cena banknotów, a mianowicie stan zachowania, seria numerologia na podstawie banknotu 100 złotowego który właśnie tutaj widzicie wszyscy powinni go znać przedstawię wam ceny tutaj znajduje się tabela jaką sobie tabelę zrobiłem według zakończonych aukcji w przeciągu 3 lat by nie przepłacić nie żeby wycenić swoją kolekcję. Jak widzicie przed wami banknot 100 zł ma 337 serii. Nie wszystkie serie a można kupić po tej samej cenie. Więc seria jest bardzo ważna. Oczywiście Banknoty z pierwszych nakładów rok 1975, 76, 79 um, będą droższe, lecz w roku 82, 86 i 88 są również banknoty, które są warte więcej niż 20 złotych. Oczywiście każdy z Was może sobie kupić cennik banknotów polskich lub katalog banknotów polskich i tam będziecie mogli zobaczyć mniej więcej, jakie ceny są danych banknotów. Ja tu koło siebie mam cennik banknotów polskich według Czesława Miłczaka. Na pierwszych stronach on przedstawia tabelę Sheldona. Według tej tabeli można ocenić stań zachowania banknotu. Stan pierwszy, stan bankowy. UNC zaczyna się od numeru 60 w górę. Oczywiście, im większy numer, tym banknot będzie droższy. I mniejszy, oczywiście cena tego banknotu będzie mniejsza. Ceny w takich cennikach, katalogach różnią się od tych, jakie banknoty osiągają na aukcjach. To wszystko zależy. Ile dany kolekcjoner jest w stanie zapłacić za daną serię? Na przykładzie tego banknotu 100 zł z roku 1979, seria GZ. Stan tego banknotu to stan bankowy. Na pewno wielu z Was go widziało. Według mnie jego cena to 170 zł. Oczywiście ostatnie serie i pierwsze serie, serie, F, serie FA, wszystkie litery zawierające A będą droższe od kolejnych liter. Serie ostatnie będą droższe więcej po prostu więcej kolekcjonerów zbiera na pierwszej i ostatniej litery. więc stan bankowy stan pierwszy koszt 170 zł. Lecz jeśli będziecie mieli taki banknot serium GZ W takim stanie, zgięty w 4, brudny, bardzo dużo ugięć. Liczne złamania. Ten banknot nie będzie warty 170 zł. Według mnie będzie to 10-krotnie mniej niż stan bankowy, więc. Siedemnaście złotych. Lecz siedemnaście złotych to również coś. Mam tu również serię. A. Według mnie cena tego banknotu to 120zł oczywiście jeśli on będzie w takim stanie będzie on dziesięciokrotnie tańszy 12zł mam tu również Banknot, tak zwany radar. Numerologia 1186811. Ten banknot również będzie droższy niż banknot z tej serii z innym numerem. Jest to numer radarowy, rzadko spotykany zniony przez kolekcjonerów 1186811 Również numery jeśli byście mieli taki banknot z numerem 111, byłby on również dużo droższy numery zaczynające się od 0 0, 0, 0, setny numer również będzie droższy jeśli bank radarowy nie będzie w stanie bankowym będzie w takim stanie lub banknot z wieloma zerami w takim stanie cena tego banknotu również będzie dużo mniejsza ten radar rok 1988 ta seria według mnie kosztuje 5 złotych z numerem radarowym od 20 do 40. Jeśli banknot będzie posiadał 3 zera, nie będzie dużo droższy, to nic specjalnego. lecz jeśli będzie posiadał 4 zera, to więcej jego cena będzie dużo większa. podsumowując Stan banknotu jest najważniejszy. Następnie seria i numerologia. Jak na ten czas, najdroższymi banknotami są serie z roku 75, niektóre serie z roku 76, 79, 82, z roku 76. Banknot serią AD widziałem za 1800 zł, lecz czytałem, że niektórzy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić nawet i 4000. Niedawno banknot seria A został sprzedany za 1600 zł. Kolejne serie koszt w stanach oczywiście bankowych. 200, 280, 400 Rok 76 Ta górna seria została Wszystkie te górne serie zostały użyte W albumie NBP, który został wprowadzony w 2015 roku Więc te serie od AF Do AS są e, niestety tanie w tym momencie, księgają e, 40 zł, reszta to 35, 30, 25. Pozostałe serie są droższe, 300. Seria ADR 700 zł. Jak już mówiłem, pierwsze serie są najdroższe, ostatnie. Mam nadzieję, że się Wam film podobał i do usłyszenia w następnych filmach.